wszystkim, od razu z góry chciałam Was przeprosić że za to, że przez 2 dni nie pojawiał się Vlogmas, ale niestety mam anginę i jestem na zwolnieniu i po prostu tak mi bolało gardło, że nie dawałam rady. Nie dość, że miałam gorączkę, to właśnie bolało mnie gardło. Dzisiaj już troszeczkę czułam się lepiej, ale znowu zaczyna mi niestety boleć głowa. Ale stwierdziłam, że muszę coś nagrać, bo miałam filmiki nagrane w razie gdybym nie mogła wstawić Vlogmasa, ale nie wiem jak to się stało, że po prostu ich nie mam i zostały usunięte. Także nawet nie miałam wam czego wstawić. Ale już myślę, że będę się czuła coraz lepiej, będę normalnie mogła nagrywać te Vlogmasy. I chciałam bardzo, bardzo podziękować Nicoli z kanału Nicoletta P, która powiedziała tyle dobrych słów na temat mojego kanału. Bardzo Ci za to dziękuję, jesteś naprawdę wspaniała i cieszę się, że mój kanał Ci się podoba. Także jeśli to oglądasz, to buziaczki dla Ciebie. Muszę Wam powiedzieć, że specjalnie dzisiaj po prostu się pomalowałam dla Was, żeby Was nie straszyć. Ale przez 2 dni właśnie leżałam bez makijażu i po prostu ledwo żyłam. Już dzisiaj, tak jak mówię, czuję się troszeczkę lepiej, ale jeszcze boli mnie strasznie głowa. Nie wiem, czy nie mam gorączki i właśnie wzięłam coś od gorączki. Kochani, ja właśnie sobie siedzę i uczę się, a Daniel pojechał do sklepu, bo po prostu mam taką ochotę na coś niezdrowego, na jakieś chipsy. Także pojechał właśnie do sklepu mi je kupić i jeszcze pozałatwiać kilka spraw i czeka właśnie, aż wróci. Kochani, ja już się właśnie troszeczkę pouczyłam, po prostu mam taki katar, ale mniejsza o to. Chciałam Wam powiedzieć, że właśnie tak patrzyłam w lustro i mam takie suche skórki, ale wiem, przez co mam te skórki, przez to przesuszyła mi się tak cera. Bo wydaje mi się, że to było przez ten korektor z Vibo 4 w 1. Po prostu raz go użyłam tutaj pod oczy i na nos i później miałam takie suche właśnie skórki na nosie i wydaje mi się, że to właśnie przez niego i stwierdziłam, że już nie będę go używała. Tylko teraz strasznie mi jest ciężko to zamaskować i używam naprawdę codziennie kremu i nie za bardzo mi to pomaga i chyba jutro, jak się będę lepiej czuła, będę musiała iść po jakąś maseczkę nawilżającą, żeby mi pomogło, bo naprawdę wygląda to kiepsko. Kilka z Was mi pisało, żebym zrobiła jakiś filmik Q&A albo jakiś filmik o mnie i stwierdziłam, że to w sumie dobry pomysł, bo dostaję od Was bardzo dużo komentarzy związanych ze mną. Chcecie się troszeczkę o mnie dowiedzieć, także jeśli macie jakieś pytania, to możecie pisać je pod tym filmikiem w komentarzach i ja bardzo chętnie na wszystkie odpowiem.